Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się kolejną definicją, mianowicie definicją ewangelizacji. Ewangelizacja. Słowo, które często wybrzmiewa w Kościele i niekoniecznie potrafimy podać cechy charakterystyczne, znaczenie tego słowa, czyli definicję. Co to jest ewangelizacja? Etymologia. Otóż etymologia. Evangelizein, czyli głosić dobrą nowinę. W języku greckim słowo eu znaczy radość, szczęście, różnie jest tłumaczone, ale jest to coś pozytywnego, pozytywne doświadczenie, czyli dobre. Angelon to jest anioł, ale też posłaniec, czyli to jest dobra nowina, dobre przesłanie, dobre orędzie, dobra właśnie Ewangelia powiemy, ale teraz to chodzi o czynność ewangelizein, czyli głosić tą dobrą nowinę, głosić jakieś dobre wieści. Czyli co? Co jest tą dobrą wieścią, którą przekazuje się w ewangelizacji? Sam Jezus Chrystus. On. Jezus Chrystus, On. Tak mieliśmy w kerygmacie taki pierwszy moment i można powiedzieć tak, treścią ewangelizacji jest kerygmat, ale troszeczkę więcej, bo w kerygmacie mieliśmy uznanie Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, Zbawiciela. Natomiast w ewangelizacji będzie już trochę szerzej. Będzie odpowiedź na pytanie, no to co mamy robić? Kim mamy być? Powiedz nam więcej o tym. No i właśnie to opowiadanie więcej o Panu Jezusie, o głównych kanonach wiary chrześcijańskiej, wiary chrześcijańskiej, to jeszcze nie jest głoszenie zachowań, moralności, bo to będzie już na katechezie. To katecheza to jest krok dalej. To jest coś, co jest zasadniczo przeznaczone, ewangelizacja, jeszcze do nieochrzczonych, już wierzących, może takich, którzy już przyjęli kerygmat, czyli oni już uwierzyli, albo chcemy pogłębić wiarę. No uwierzyli, ale chcemy, żeby tak ostatecznie się przygotowali. To jest ewangelizacja. Bywa, że po prostu nie doceniamy siły, potęgi, mocy i piękna samej osoby Jezusa Chrystusa, Jego czynów. Tego, że głoszenie Jego samego jest w zasadzie rolą Kościoła, ale też wszystkich wierzących, każdego chrześcijanina. Że to jest przede wszystkim pociągające. Osoba Pana Jezusa. Niekoniecznie to, chociaż jest to potem już skutkiem, to jak żyć, jak postępować. To jest coś takiego, jakbym powiedział jakiejś osobie, że ma na przykład odwiedzić kogoś nieznajomego i być na przykład dobra dla niej albo przynieść jej posiłek. No, zrobi to z jakąś, no, z obowiązku, dobrze, może to zrobić. Ale jeśli pozna tą osobę, polubi ją, będzie ta osoba ważna dla tego naszego bohatera, to chętnie pójdzie z tym posiłkiem do niej. Można to porównać do sytuacji, kiedy mówimy komuś, że ma iść do kościoła. I bywa to bardzo trudne. Pójdzie z obowiązku, tak. Ale po co tak naprawdę? Nie wiadomo. Ale jeśli pozna Jezusa Chrystusa, Jego osobę, Jego nauczanie, Jego cuda, Jego obietnice, to kim jest, zachwyci się nim samym, to pójście do kościoła jest pewną formalnością, normalną rzeczą, naturalną i chcianą. Chcę zwrócić uwagę głównie rodzicom i wychowawcom, ponieważ do nich należy ewangelizowanie swoich dzieci. Zwróćcie Państwo uwagę, że tu nie tyle chodzi o przekazanie wiedzy, ale o opowiadanie o samym Jezusie Chrystusie, o doprowadzenie do więzi z Nim. Czyli można powiedzieć, najważniejszym elementem wychowawczym jest rozkochanie dziecka w Panu Jezusie. Nie tyle, co on moralnie ma robić, jaki ma być grzeczny, jak się zachowywać, tylko ma rozmiłować się, rozkochać, żeby Pan Jezus był kimś bliskim. Wejście w więź z Panem Jezusem to jest przekaz Ewangelii. To jest, nie ma nic lepszego, bo powiemy, no ktoś przekazał wiarę, no kazałam dzieciom chodzić do kościoła, a teraz przestali. Kazanie chodzić do kościoła nie jest przekazaniem wiary. czy z przekazaniem pewnych obowiązków wynikających na przykład z przykazań kościelnych. Ale chodzi o ewangelizację, czyli rozkochaj dziecko w Panu Jezusie. Problemem jest to, jak masz rozkochać, jeśli sama nie kochasz, albo sam nie kochasz, nie? Ojcze, matko. No to wtedy jest zadanie, daj się sama zewangelizować. Ewangelizacja nie jest jeszcze katechizacją, czyli nie jest przekazywaniem obowiązków moralnych obowiązujących chrześcijanina. To przekazywanie obowiązków moralnych obowiązujących chrześcijanina to nie jest ewangelizacja. Warto też zauważyć, że ewangelizacja, tak jak powiedział ksiądz Dariusz, jest wydarzeniem bardzo osobistym. To raczej nie dokonuje się w jakimś ogromnym gronie, w jakiejś ogromnej wspólnocie, naraz, tłumie. Tak. To jest wydarzenie zazwyczaj bardzo osobiste, bardzo indywidualne i łatwo wtedy w tym wydarzeniu wskazać osobę ewangelizującą oraz osobę ewangelizowaną. Mamy w Piśmie Świętym całkiem dużo takich fragmentów, które potwierdzają taką sytuację. Mianowicie takim przykładem jest na przykład Pan Jezus, który rozmawia z Samarytanką. Zupełnie tak. Indywidualna rozmowa. Jeden na jeden, tak, bo to jest rzecz intymna, dotyczy pytania o pokłady szczęścia. Co jest twoim szczęściem? Za czym dążysz? W zasadzie pytanie o szczęście, które dla chrześcijanina jest w sposób konieczny związane z Jezusem Chrystusem, jest rozmową ewangelizacyjną. Tak, i proszę zauważyć, jaki paradoks, kiedy widzimy religię, wiarę, Kościół jako jakiś trudny obowiązek, jako coś unieszczęśliwiającego. To jest zupełne przeciwieństwo tego, czym wiara, czym więź z Jezusem Chrystusem ma być dla naszego życia. Dzisiaj także spotykamy się z nazwami neoewangelizacją lub drugą ewangelizacją lub nową ewangelizacją. Te pojęcia wszystkie się różnią, ale chodzi o to, że żyjemy w społeczeństwach, na przykład jak stara Europa, gdzie ludzie utracili już smak Ewangelii. Poszli w moralizm, poszli w pewną taką kulturową w złym znaczeniu wiarę, albo bardziej taką kulturowe chrześcijaństwo, czyli nawet już nie wiarę, tylko spełnianie pewnych, nie wiem, rytuałów, tak? I ponowne głoszenie Pana Jezusa będzie drugą ewangelizacją, albo neoewangelizacją, albo nową ewangelizacją i chcę na to też zwrócić uwagę. Są też przykłady inne z Biblii. Są. Przykładem takim jest rozmowa z Dziejów Apostolskich. O, tak. Bardzo piękna, w zasadzie klasyczna taka ewangelizacja, kiedy Filip, diakon Filip spotyka sługę. On jechał na jakimś wozie, na lektyce jakiejś chyba jechał. Na lektyce? Tak, albo jakimś wozem. Na jakimś wozie. Ja dzisiaj już Biblia z filmem. Ale w każdym razie jest sługą królowej Etiopii. Tak. Kandaki albo Kondaki. Są różne tłumaczenia. No i on czyta tą Biblię. Etiopczycy to są starzy można powiedzieć, jeszcze od królowej Saby przejęli judaizm, więc to są Żydzi nie narodowościowo, tylko religijnie, prawda? Tak. Rzadka rzecz. Więc czarni, czarnoskórzy, wierzący czyta i mówi, no jak mam rozumieć, jak mi nikt nie tłumaczy. I teraz Filip tłumaczy, kim jest Jezus Chrystus, że te słowa Pisma spełniają się w Jezusie Chrystusie. Zauważcie, że ewangelizacja będzie brała pod uwagę kulturę tego człowieka, czyli będzie tłumaczył mu wydarzenie Jezusa Chrystusa, dostosowując do jego pojęć kulturowych, do jego potrzeb. On akurat był obeznany w Starym Testamencie i Filip pokazywał mu, jak te starotestamentalne obietnice wypełniły się w Jezusie Chrystusie. Będziemy mieli do czynienia z ludźmi, którzy nie będą w ogóle znali Biblii Starego Testamentu, a jednak trzeba im opowiedzieć o Jezusie Chrystusie, czyli jak na przykład na podstawie ich pragnień, Jezus Chrystus jest spełnieniem ich pragnień, albo sięgając do ich kultury, do ich symboliki. No taką ewangelizację próbował zrobić także święty Paweł na Areopagu. Akurat z nie tak genialnym skutkiem, chociaż jak wiemy kilku filozofów się wtedy nawróciło, także sięgał do ich pojęcia Boga, do ich tęsknoty za Bogiem, za ich wyobrażeniem Boga. No albo święty Franciszek Ksawery, który tak głosi Ewangelię. Czytamy ze wzruszeniem w brewiarzu, modlimy się tekstem, jak on w Japonii ewangelizuje. Tak, adwentowy święty. Tak, tak. Mamy dużo takich przykładów w historii Kościoła, oczywiście, wielkich ewangelizatorów. Skutkiem tej ewangelizacji filipowej jest moment, kiedy ten sługa mówi: cóż nam przeszkadza, żebym już teraz był ochrzczony? Od razu daje się ochrzcić, od razu staje się chrześcijaninem, wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa. I jeżeli będzie już chrześcijaninem ochrzczonym, to teraz będzie kolejny etap głoszenia, pogłębiania wiary, uczenia się, który nazwiemy katechezą, katechizacją, i o tym będziemy mówili w następnym odcinku. Jest, ale zanim to jeszcze kilka informacji z kodu QR. Oczywiście jak zawsze zachęcamy do zrobienia testu na podstawie definicji, a później muzyka. Taki utwór wybraliśmy, pieśń apostołów z w swoim czasie skandalicznego takiego dzieła filmowego Jesus Christ Superstar. Autorzy umieścili tam pieśń śpiewaną przez apostołów podczas ostatniej wieczerzy. Apostołowie z natury swojej ewangelizują. Apostołowie są pierwszymi ewangelizatorami. Apostołowie i ich następcy. Czyli możecie oczekiwać od swoich biskupów. Każdy ma biskupa, bo bycie wiernym to jest terytorium. Macie swoich biskupów, macie oczekiwać od nich ewangelizacji. Oni są pierwszymi ewangelizatorami, tymi, którzy wam opowiedzą o Panu Jezusie, będą was wprowadzali w miłosną więź do Niego. Także mamy propozycję filmową, bardzo także krótki film. Ale warto go zobaczyć, ponieważ on jest wstrząsający. Pokazuje sytuację, może nie będziemy zdradzać wszystkiego, ponieważ żeby nie spoilerować, ale Katoliczka w sądzie. Jest tytuł. Katoliczka w sądzie. Tak, dziewczyna, młoda dziewczyna jest oskarżona o to, że jest chrześcijanką. I co dalej? Wyjdzie z tego więzienia, czy nie? I na czym polega właśnie bycie chrześcijaninem? Czy wystarczy być ochrzczonym, czy też w jakiś sposób bardzo zewnętrznie uczestniczyć w praktykach religijnych? Czy też chodzi o coś zupełnie innego? I zobaczcie ten film, ponieważ może wam uświadomić to, że niekoniecznie jesteście katolikami. Tak, i to odkrycie może być bardzo szokujące, ale też bardzo pozytywne, ponieważ pomaga faktycznie zmienić myślenie i otworzyć się na realną ewangelizację i na osobę Jezusa Chrystusa. I jeszcze zachęcamy do lektury. Włączyłem taki projekt pastoralny Szkół Nowej Ewangelizacji. José Prado Flores jest ich prekursorem. W ostatnim odcinku już o tym mówiłem, że zakładał w Ameryce Łacińskiej, i potem Europa się tego nauczyła, szkół, które ewangelizują. Czyli jeśli chcemy nauczyć się ewangelizować, robić to nie jedynie dorywczo, nie jedynie jakoś tak spontanicznie, to warto zapoznać się, na czym polega ewangelizacja. I jeszcze jeden przykład wam powiem z Pisma Świętego. Bardzo pięknie ewangelizację zinterpretował właśnie on na podstawie przypowieści o plonie, ziarnach. Nie? Wrzucamy ziarno do ziemi. Idzie siewca, idzie siać. Ta Ewangelia kilka razy w roku się nam pojawia w naszej liturgii. No i tak, siewca idzie siać. Sieje i te ziarna jedne padają na skały, inne na drogę, inne na ziemię żyzną. Niektóre po prostu ze spiekoty słońca nie wykiełkują, nie ma ziemi, tam jest skała i wiadomo. Ale padły też ziarna na ziemię urodzajną, glebę dobrą. Z tym, że, popatrzcie, to samo ziarno i jedno daje plon 30-krotny, inne 60-krotny, a jeszcze inne 100-krotny. Słuchajcie, ta sama ziemia, to samo ziarno. Dlaczego jedno wydaje plon 30-krotny, a inne aż 100-krotny? I tłumaczenie nowoewangelizacyjne jest takie. Ziarno Słowa Bożego, to, że Pan Jezus jest kimś ważnym w twoim życiu, że Go kochasz. Jeśli pada w twoje serce, to jest okej, ono kiełkuje. I gdy przyjmujesz Słowo Boże, no to ono wydaje plon 30-krotny, to nie jest nic. Pomnożyć majątek przez 30, to jest coś. To naprawdę, ale to ziarno jest tylko w tobie. Gdy jednak ty rozkochasz się tak w Panu Jezusie, że przekazujesz tę wiarę innym, następnym, tak że w nich ta wiara rośnie, wtedy jest plon 60-krotny. Nie zatrzymujesz tej wiary jedynie dla siebie, tylko ewangelizujesz. Formujesz kogoś, kto także staje się chrześcijaninem. No dobrze, ale co zrobić, żeby plon był 100-krotny? Formować formatorów. To jest ważne zadanie dla duszpasterzy, dla tych, którzy prowadzą różne ruchy. Nie, że tylko głoszę do ludzi. Dla rodziców, dla wszystkich. Dla rodziców. Dla wszystkich. Dla rodziców. Już pokażę to na przykładzie rodziców. Macie tak głosić swoim dzieciom Ewangelię, żeby wasze wnuki były święte. Tak głosić Ewangelię waszym dzieciom, żeby wasze wnuki w przyszłości były święte. Czyli 100-krotny plon jest taki, kiedy ja głoszę Ewangelię komuś, ale w taki sposób, że on też będzie głosił komuś. Rozumiecie? Że to nie jest tylko głoszenie jednej osobie, tylko łańcuch. To jest plon 100-krotny. Czyli jeśli rodzice tylko każą dzieciom chodzić do kościoła, macie jak w banku 100%, że wasze wnuki raczej już chrześcijanami nie będą. Bo kazaliście tylko chodzić do kościoła. Nie rozkochaliście Panu Jezusie nawet swoich dzieci. Nie przekazaliście tej wiary. W związku z tym chodzi o ewangelizowanie, ale takie, żeby wydało plon 100-krotny, czyli żeby wasze wnuki były rozkochane w Panu Jezusie. I dzisiaj warto sobie zadać pytanie. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, uznajesz się za człowieka wierzącego, to czy jesteś człowiekiem zewangelizowanym? Jeśli tak, to czy ewangelizujesz innych? A jeśli tak, to jaki plon potrafisz dać? Czy 30-krotny, czy 60-krotny, czy może nawet 100-krotny? Pochodzę z parafii świętej Anny i zawsze na to zwracałem uwagę, na tyle, że nawet parafianie się kiedyś obrazili na mnie, gdy mówiłem kazanie, o świętej Annie i świętym Joachimie. Ponieważ święta Anna tak przekazała wiarę swojej córeczce, że mogła w tej córeczce owa wiara zaowocować konkretnym ciałem. Oczywiście odbywa się to przy łasce Bożej, ale też działanie owej babci Pana Jezusa jest wielkie i dziadka. Więc pozdrawiam wszystkich dziadków i babcie, aby sobie wzięli świętą Annę za przykład. Nie dlatego, że jest miła i że mi jest ciepło i przyjemnie, ale czy przekazała konkretna babcia i konkretny dziadek wiarę tak, że wnuki są rozkochane w Panu Jezusie. Ach. Dziękujemy bardzo serdecznie. I życzymy dobrych rozważań. Nie obraźcie się na nas. Z Panem Bogiem.